Słyszałam też, że jestem wiedźmą. Natomiast zaklinaczka koni, faktycznie gdzieś tam osoby, które są laikami i widzą mnie z boku, w jaki sposób konie mnie odbierają, jak reagują, to mogą tak powiedzieć, ponieważ no, potrafią nas określić i nasze emocje na dany moment i też czy jesteśmy dla nich solidnym przywódcą i pójdą za nami, czy też tak naprawdę należy się nas obawiać i iść w przeciwnym kierunku. Ja akurat mam to szczęście, że one mają mnie za swojego towarzysza i bardzo chętnie za mną podążają. Także no, to jest być może też dlatego ten zaklinacz koni. To jest coś takiego bardzo magicznego. Mistycznego, magicznego, natomiast nie do końca jestem już zdania, że tego wszystkiego można się nauczyć, bo są pewne cechy i predyspozycje, z którymi się rodzimy, które po prostu mamy jakby w sposób naturalny. Aczkolwiek właśnie lata obcowania pośrodku koni, też przebywania godzinami dosłownie na padokach, na pastwiskach i obserwacja ich mowy ciała i tego, jakie mają zachowania, na pewno zbliża i to jest taka magiczna więź. Jest takie fajne powiedzenie właśnie w jeździectwie, że między koniem a człowiekiem nie ma większej tajemnicy niż jak więź łącząca jeźdźca z koniem. I faktycznie poniekąd jest to dla mnie prawdą, tak? Ponieważ no, doświadczyłam tego już niejednokrotnie. To jest takie poczucie, jakbyśmy się dosłownie podłączali, jakby jego nogi stały się naszymi nogami i dosłownie nasza myśl steruje jego ruchem. I to tak wygląda, tak? No ja akurat jestem fanką energii, tego, że faktycznie postrzegam życie w ogóle i świat jako energię i koń jest też takim dowodem, one są takim żywiołem. Dosiadając, czujemy też jego emocje i w momencie, kiedy już pracuję z jakimś koniem dłużej, kiedy współpracuję w zasadzie, bo to w ten sposób wolę określać, jest takie magiczne właśnie poczucie, że już na tyle znamy swoje ciała i swoje emocje i swoje jakieś po prostu zachowania, że on czyta mnie, ja czytam jego i wykonuje różnego rodzaju sekwencje jakichś tam chodów bocznych, czy też zakrętów, skrętów. No już sam fakt tego, że nawet jazda bez ogłowia, czyli tego, co trzymamy w ręku, tylko samym ciałem, to również robię. To takie daje właśnie wrażenie, że to jest coś mistycznego, coś magicznego, tak, że jak to jest możliwe. No ale konie to czują. Od naprawdę nastoletniego roku życia mnie kształtują i ja cały czas twierdzę, że odkąd trafiłam do stajni, to się zaczął mój taki rozwój osobisty. Natomiast przekonania poznałam dzięki koniom. Pamiętam taką sytuację, kiedy to weszłam nieświadomie do boksu konia, który miał być niebezpieczny, miał się nie dać wyczyścić, bo po prostu się kręcił, kopał, gryzł, straszył, tak? Trzeba było go na krótko uwiązać do boksu, żeby w ogóle cokolwiek z nim zrobić. No i ja w sposób nieświadomy weszłam do tego konia, zrobiłam z nim wszystko, po czym osoby, które go znały, widząc mnie w boksie, jak sobie radzę z nim i tak naprawdę nic mi nie jest i żyję, z przerażeniem, z otwartą buzią mówią, Boże, co ja robię, przecież on może mnie zabić, tak? No ja już tak wychodząc z tego boksu, zaczęłam się zastanawiać w ogóle, co tam miało miejsce. No i wtedy właśnie w mojej głowie urodziło się coś takiego, że wszyscy mówią, że czegoś się nie da zrobić. Przyjdzie taki jeden, co o tym nie wie i to zrobi. I faktycznie tak to jest z nimi. To jest w ogóle mój balans w życiu, tak? Ogółem zwierzęta są balansem. Od dziecka jestem blisko natury właśnie ze względu na konie. Zawsze mnie ciągnęło do takich miejsc poza światem i do obcowania ze zwierzętami. No i dlatego też tutaj jestem, nie? Tu trafiłam. Poznałam właśnie tamtejszego, wtedy jeszcze właściciela tego miejsca. Gdzieś pierwszy moment taki właśnie, kiedy zobaczyłam te zdjęcia, to pamiętam, takie pierwsze wrażenie to było, przecież ty to budowałeś dla mnie. Środek wsi, natomiast jestem tak troszkę na uboczu. Sąsiadów za dużo nie mam, bo w linii prostej myślę, że chyba z 300 metrów do pierwszych, których tylko dach widzę. Jest to po prostu dla mnie sytuacja idealna, ponieważ wjeżdżając w to miejsce, gdzie widać po prostu tą przestrzeń i to podwórko i ten plener, który mam za oknem, dlatego nazwałam to poza światem. Uwielbiam tą przestrzeń, bycie pośrodku natury, jakby życie poniekąd bez ograniczeń, nie widząc tych murów, tylko tą zieleń i to obcowanie z tymi zwierzętami. To już, ja się śmieję, że to przychodziło przez hobby, później to była pasja, później dla mojej rodziny to była choroba psychiczna, a teraz to jest styl życia i ja jestem niesamowicie szczęśliwa z tym. Odnalazłam swoją pasję w wieku 15 lat i to, co teraz tutaj tworzę i buduję, to jest tak samo już takie lustrzane odbicie moich przekonań na temat życia, świata i tak naprawdę życia z pasją. To jest niesamowite, tego życzę każdemu.
Odkąd poznałam, co to znaczy mieć je pod domem, kiedy one po prostu są, wyglądam przez okno i je widzę, jak się pasą na tych górkach, nie wyobrażam sobie innego życia, totalnie. Ja mogę jechać do miasta, mogę jechać do teatru, do kina, cokolwiek takiego zrobić normalnego, że tak powiem, ale żyć i funkcjonować tylko w takich miejscach, pośrodku natury i tworzyć taki swój mały raj na ziemi. Nie wyobrażam sobie tego, żebym miała się przeprowadzić do wielkiego miasta znowu i po prostu żyć w tym zgiełku, w tym pędzie. To jest moja ostoja spokoju, którą też pragnę się dzielić i zarażać. One od kwietnia w zasadzie pojawiły się u mnie na padokach i powiem szczerze, że po 21 latach jeździectwa, przebywania w stajni i oczywiście też na pastwiskach, jak wcześniej powiedziałam, no nie miałam takiej dawki wiedzy jak teraz, kiedy dostałam je na chów zewnętrzny, ponieważ no, pokazały mi po prostu całą swoją naturę, a raczej też z dnia na dzień ją coraz bardziej pokazują. I też no właśnie to takie poczucie spokoju. No, jesteśmy na tym padoku, ja się śmieję, że często idę do nich po prostu i wyciszam się, medytuję. One przychodzą, otaczają mnie i robią po prostu sobie drzemkę. Niejednokrotnie też kładą się. A to dla mnie jest takim sygnałem, że czują się tu niesamowicie bezpiecznie. I przede wszystkim, kiedy ja się pojawiam w ich zasięgu, czują się tym bardziej bezpiecznie, bo po prostu zapadają w sen, taką drzemkę i zaczynają się kłaść. A to jest dla człowieka, który doświadcza tego, takim wyznacznikiem właśnie, że po prostu czują się bezpiecznie. A u konia właśnie, jeśli chodzi o ich naturę, to przede wszystkim na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo. Jak pani czuje tą energię między sobą a koniem? No to jest na tyle magiczne, że ja jestem ogółem osobą bardzo energiczną i się śmieję, że im mam trudniejszego konia, tym bardziej się wyciszam, ale to też są jakieś tam lata medytacji, bo to faktycznie też robię i to jest jakimś takim moim już rytuałem. Mając tą świadomość, w jaki sposób moja energia wpływa na nie, na ich zachowanie, bo to jest nasze po prostu lustrzane odbicie, tak, naszych emocji i tego wszystkiego. Pracuję nad swoimi emocjami i też jestem w stanie sprawić, że ten koń się tak samo wyciszy, bądź też będzie bardziej energiczny, jeżeli w drugą stronę tego potrzebuje. No to jest właśnie ta taka magiczna nić porozumienia, ta magiczna więź. To się po prostu czuje w każdej komórce swojego ciała. To jest ciężko opisać, tego trzeba doświadczyć, ale poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, bo właśnie tutaj to miejsce też ma służyć rozwojowi i też współpracuję z panią psycholog z Łodzi, która również organizuje właśnie warsztaty rozwojowe z końmi. I nie trzeba być koniarzem, nie trzeba siedzieć jakby w tej branży, czy też jeździć konno, żeby przyjść na takie warsztaty. I wtedy właśnie tam doświadczamy takich rzeczy, jak koń podąża za nami, jakie to jest w ogóle uczucie, kiedy jesteśmy w stanie powodować nim. Ja w ogóle im co jakiś czas różne ekstremalne sytuacje zapewniam, bo nie może być nudno po prostu, tak. Tu chodzi o to, żeby one przede wszystkim pod wpływem tych metod, które ja stosuję, były bezpieczne dla otoczenia, dla człowieka. I na takich koniach zupełnie inaczej się prowadzi zajęcia i te dzieciaki też są bezpieczne, bo przede wszystkim koń, który pracuje w szkółce, to ma relację z tym, co stoi na ziemi na pierwszym etapie jeździectwa i one nas słuchają, instruktorów. Mimo, że gdzieś tam są w promieniu kilku metrów od nas i siedzi na nich dziecko, to one doskonale wiedzą, co mają robić i patrzą na swojego przywódcę ziemi. I wtedy jest dużo bardziej bezpiecznie, kiedy są takie właśnie wychowane. No się śmieję, że właśnie patrząc na konie gdzieś tam, jak są na padokach, to od razu widzę, który to jest taki dzieciok jeszcze w tych oczach, nie? I one są takie same pocieszne, tylko że no duże, tak wiadomo. Dzieci też mają różne pomysły, tak samo i one mają różne pomysły. Także tutaj trzeba być wyjątkowo czujnym z nimi. Tutaj właśnie pierwszy raz widziałam taką synchronizację, bo to, czego ja to doświadczam, to było dla mnie zupełnie czymś nowym. I po prostu jak one zaczęły mnie otaczać i tak dookoła ja byłam centrum tego wszystkiego i zaczęły zapadać właśnie w ten sposób, co teraz widzimy, w sen, w taką drzemkę, to było dla mnie w ogóle magiczne doświadczenie, bo ja pierwszy raz tutaj tego właśnie doświadczyłam. I mówię, no nie wierzę, co się dzieje. I to było takie uczucie właśnie spokoju i połączenia, tego magicznego połączenia z nimi, że no to była najgłębsza medytacja moja, ja to się śmieję, tak? Że po prostu to było tak wyciszające, tak relaksujące i człowiek po prostu wracał nowonarodzony do tej swojej papierkologii przed komputerem, bo ja właśnie często robię takie wyjścia na zewnątrz, żeby po prostu z nimi pobyć i troszkę się odprężyć, ten umysł oczyścić. Fascynujące doznanie. Koń to jest takim zwierzakiem, który tak naprawdę projektuje nasze obawy. Często jest tak, że mamy danego konia, dosiada go jeździec i okazuje się, że ten koń się wszystkiego naokoło boi. Po czym wsiada inny jeździec i koń nie boi się niczego.
i przechodzi obok tej samej plandeki na przykład, którą przed chwilą przechodził pod innym jeźdźcem, który się wystraszył, a tu nagle jest taka po prostu magiczna nić porozumienia, gdzie on się przestaje tego bać. Ja się śmieję, że one po prostu emitują nasz strach na zewnątrz. Są takimi projektorami naszego strachu, tego co w nas siedzi i często właśnie jak prowadzę zajęcia jeździeckie, to jak on się właśnie boi, jeździec mi mówi, że czegoś tam się boi, w tych krzakach czegoś się wystraszył, to zawsze zadaję pytanie, czego ty się boisz. I to jest naprawdę trafione. Już po latach wiem, że to jest prawda. To, czego ja nie pozwalam robić, to karmić koni z ręki i często jest ten sposób, że one też mają swoją hierarchię w stadzie i po prostu w momencie, kiedy w grę wchodzą jakieś smakołyki, szeleszczące torby, czy też po prostu coś, co to człowiek tam ma w ręku i chce im dać, to stają się nachalne i nawet niebezpieczne. A w momencie, kiedy jakby ja im tego nie daję na co dzień, bo one tego totalnie nie potrzebują, tak? Okazuje się, że one traktują nowego przybysza po prostu w taki sposób, że są bardziej zainteresowane, nie są nachalne, ale przebywają z boku i po prostu pełen spokój panuje. Ja myślę, że tą energię pani też czuje. Konie, które są najbardziej niebezpieczne, są jedne z bardziej inteligentnych, a w zasadzie takich bardzo czułych, może w ten sposób. Ja niestety mam to do siebie, że jestem dużym ryzykantem i im bardziej niebezpieczny koń dla innych i dla całego otoczenia, tym bardziej jest on dla mnie. I tak miałam, odkąd pamiętam. I tydzień temu dokładnie trafił do mnie na padok właśnie taki koń, na którego wsiadając po prostu czułam taką energię, to jakby się siedziało na bombie, która ma zaraz wybuchnąć. I jest to moje wyzwanie, które myślę, że warto będzie nagrywać i po prostu pokazywać ten proces, który przebiega tej zmiany z tym koniem. Natomiast one wszystkie są magiczne, one tak samo jak i ludzie, mają swoje charaktery i każdy uczy nas czegoś innego. Jeden jest większym leniem, tak samo jak i są ludzie też lenie. Drugi będzie bardziej energiczny, trzeci z kolei będzie taki sceptyczny, czwartego trzeba będzie przekonać do czegoś, bo będzie się bał, będzie takim bojaźliwym typem, inny będzie jeszcze takim właśnie wybuchowym, nerwowy i do każdego z nich należy w indywidualny sposób podejść i po prostu dostosować techniki szkoleniowe i też tą nić porozumienia w taki sposób, żeby one przede wszystkim czuły się bezpieczne. Jeden drzemie, cała reszta jest zainteresowana chrupaniem trawy. Tak naprawdę no, nie chcą nam też poniekąd przeszkadzać, tak? Ten tutaj akurat blisko nas się pasie i one wszystkie się zachowują w sposób, jak się patrzy na nie, zrelaksowany. One są po prostu, to widać po całej ich mowie ciała, że jest pełen relaks, tak? Natomiast też one inaczej będą się zachowywać, kiedy ja będę sama na padoku. Najczęściej mnie otaczają. Otaczają mnie i po prostu zapadają w sen, bo każdy człowiek, który wchodzi na padok, daje jakąś tam energię i jakiś tam sygnał dla nich. A ja jestem osobą, którą już znają od kilku miesięcy i sam na sam to są zupełnie inne emocje. Właśnie dlatego się śmiałam, że na padoku powinna mieć porozstawiane kamery, żeby kręcić i pokazywać to, co one po prostu wyczyniają, co robią. To jest niesamowite. Ogółem twierdzę, że koń to jest najlepszy psycholog na świecie. W weekend miałam gości, którzy przyjechali z innych miast właśnie na weekend w siodle. I w rolę tego trenera, terapeuty, no ja się akurat musiałam w tej roli postawić razem z jednym koniem, gdzie pani po prostu pod wpływem emocji się rozpłakała. To jest niesamowite, co się w ogóle z ludźmi dzieje. Naprawdę ludzie płaczą. Steczki są potrzebne. To jest tak, że każdy z nas ma jakiś bagaż doświadczeń. Idzie z tym bagażem przez życie i wchodząc właśnie do takiego stada, one często pokazują właśnie człowiekowi prawdę o nim. Teraz one są spokojne i się pasą naokoło. Ale poszłam z panią, która też jest behawiorystką zwierząt, poszłyśmy na ten padok i konie zaczęły ją tak osaczać i tak ją przygniatać, że ona się stawała coraz to mniejsza. No, a moje pytanie po prostu było, czy tak naprawdę ona się nie boi tłumów, czy po prostu sprawia jej to duży dyskomfort przebywania właśnie w takich miejscach, gdzie są tłumy i tak naprawdę chowa się i ucieka w takie miejsca, gdzie tych ludzi nie ma. No i ona po prostu taka z dużymi oczami mówi, Boże, skąd ty to wiesz? No, mówię, konie mi o tym powiedziały, bo one doskonale pokazują nasze obawy i to jest tak, że jeżeli mamy ten strach właśnie przed tym koniem, to on będzie nas straszył. To jest jak z życia. Boisz się? Dobrze, to ja cię postraszę. Nie boisz się? Okej, no to przyjdę i postoję z boku, tak? Jesteś spokojny? To ja też będę spokojny. I to tak wygląda z nimi.
One nas przenoszą w takie bycie tu i teraz. Tu już problemy nie istnieją. Pokazują całą mową ciała sygnały, że uwaga, zaraz będzie start, albo czegoś się przestraszę, albo coś mam w zamyśle zrobić. I to pokazują po prostu całym ciałem. Tak? Jest mnóstwo sygnałów, które uprzedzają przed tym faktycznym wydarzeniem. Nagle się okazuje, że nic nie istnieje ponad to. Nie istnieją w ogóle żadne problemy. To jest taka medytacja w ruchu, ja to tak nazywam. Często właśnie się śmieję, że jak są osoby, które gdzieś tam mnie widzą z boku, jak już siedzę na koniu, ja ich wręcz uprzedzam, żeby się nie zdziwili, że ja nie odpowiadam dzień dobry albo cześć, bo ja ich nie widzę. To jest taki trans, jak się wpada właśnie w tą współpracę z koniem, jak już się siedzi na nim albo jest się gdzieś tam z boku. To jest takie połączenie, że my nie widzimy po prostu świata i to dużo osób, nas, koniarzy, ma coś takiego. Nasze emocje, nasze ciało i nasze no, takie w zasadzie doświadczenia, które mamy tu i teraz, są takim papierkiem lakmusowym właśnie na to, co tutaj ma miejsce, tak? I jeżeli tak się czujemy, to tak jest. I to nie ma co jakiejś teorii dodatkowej temu dopisywać. Tak po prostu jest. I należy wręcz tego doświadczać, bo ogółem życia trzeba doświadczać. Czyli co, warto tutaj przyjść i postać z tymi końmi. Chociażby, aczkolwiek nie polecam czytania książki. Przynajmniej ja już tego nie mogę robić, bo się tak interesują kartkami, że po prostu nie dają poczytać. Są bardzo ciekawskie, ale mnie to cieszy, bo nie są tak naprawdę zmęczone życiem. Początek był taki, że trafiły one z takiej interwencji. Był powołany Ogólnopolski Zespół Wsparcia Branży Jeździeckiej pod wpływem właśnie tych sytuacji gospodarczych koronawirusa, kiedy zamknęli nawet i ośrodki jeździeckie. To chcąc po prostu uratować niektóre ośrodki, te konie ze szkółek trafiły na mój padok. Także ten kryzys jak gdyby przysłużył się temu szybszemu wprowadzeniu koni, co też dla mnie się impuls akurat okazało. I właśnie stąd one częściowo były. Później nastąpiła taka rotacja, wymiana. No i nagle się okazało, że odkąd te górki poznały konie, ja sobie po prostu nie wyobrażam, żeby ich tu nie było. I zaczęłam takie aktywne poszukiwania, w jaki sposób je tutaj zorganizować, żeby one tu po prostu były, ponieważ kółka jeździecka też już została uruchomiona. Ludzie bardzo dobrze na to zareagowali, właśnie okoliczni mieszkańcy. No i też tydzień temu trafiły do mnie już takie w zasadzie moje konie, które również pracowały na warsztatach rozwojowych z ludźmi. Także to też jest dla mnie magiczny moment i w ogóle magiczna sytuacja, ponieważ one raz, że były 5 lat na padoku zewnętrznym, na takim chowie zewnętrznym i są do tego przygotowane, żeby zostać tu na zewnątrz na zimę. Dwa, że są robione tymi samymi metodami, którymi ja pracuję. A trzy, pracowały jeszcze na warsztatach rozwojowych. Taki trochę strzał w totolotka, jak ja to mówię. Koński strzał. Całą sztuką tego wszystkiego jest po prostu bądź. Ja jestem, często jestem, nic nie chcąc od nich. I to jest tak naprawdę cały klucz tego wszystkiego. Tu nie chodzi o to, żebyśmy przychodzili do tego konia i zawsze coś od niego chcieli. Poproszę sobie wyobrazić taką relację nawet już między nami ludźmi, kiedy mamy przyjaciela i cały czas przychodzimy do niego i coś od niego chcemy. I za każdym razem, kiedy jestem, to od czegoś wymagam. No to ten przyjaciel tak naprawdę szybko się okaże, że nie jest już naszym przyjacielem, no bo wszystko jest dwukierunkowe i tak powinno być, tak? Że powinniśmy dawać i brać. I tutaj właśnie z końmi jest dokładnie to samo, że często ja po prostu jestem nic od nich nie chcąc, a to one mi pokazują prawdę o mnie samej i dlaczego chcą ze mną przebywać. Czasem przeklinam swoje życie przez to wszystko, co ja tu mam, bo wiadomo, kiedy jest pięknie, no to też inaczej się działa, bo te warunki atmosferyczne. O, właśnie ten głos, co było słychać w tle, świadczy po prostu o rozluźnieniu, o takim spokoju, taki oddech, jak i my robimy, tak? No, także z tą zaklinaczką, no chyba muszę się zgodzić, tak? I w sumie nawet się cieszę, że takie coś zostało do mnie przypięte już na tym terenie i ogólnie w tym jeździectwie. Także jak najbardziej jestem na tak.